Dobry dzień, wieczór, z tej strony Gwiezdny Klucz jest ze mną. Siostra. Tak, siostra. Będziemy płytki kłaść. No tak, tak, płytki do góry będziemy podnosić, a póki co dywanik na wózek i rozpoczynamy naszą drugą restaurację, w której to będziemy siekać cebulkę. Czemu masz takie mało bar... Dobra. Posiekuj pomidora sałatkę, dodawasz. Jeśli chcesz, dodaj kolejnego pomidora, okej. Dobra. Pomidora. To jest opcja chyba taka sama albo bardzo podobna. I believe in you. Jezu, słuchary nazwowe. No, ja chciałam ustawić to tu. Chociaż nie, lepiej będzie tu. Czemu tak tutaj ustawiać? Tam będzie mniejszy tłok, jeśli tam będzie, na razie. Dobra. Ale, tylko chodziło mi o to, że szybciej dojdziemy tam. To były chaosy, ale dobra. Biuro rezerwacji, co to jest? Czasem dobrze jest przyspieszyć bieg rzeczy. Użyj, by przyspieszyć czas do obsługi kolejnego klienta. Co? Dywanik? Jak działa dywanik? Nie wiem, co robi. No podniosłeś go i teraz nie wiem, jak on działa. Dobra, przecież sobie jest dywanik. Bierzemy biuro rezerwacji? Jak chcesz. No i czemu by nie? Postawię sobie tutaj oto. Dryń. Dobra. To ten. Coś przestawiasz? Tak. Dobra, to jak przestawisz, to daj znać. Ale teraz Może tak... Nie zanudziłbyś ludzi moim ustawianiem rzeczy. Ale to nie zajmie długo. Poza tym trzeba jeszcze wymyślić wspaniałą nazwę. A to też jest, wiesz, takie o tyle ważne, że nie jestem w stanie tego robić poza nagraniem, więc tak... Mi się kojarzy jedynie zielsko ze sałatkami. Ze względu na pełną, fajną restaurację. A dobra, wiem, o którym chodzi. Czy tam jedzą ci z wielkimi brzuchami według nazwy? Busami. Które pasują. Okej, tak, się dobrze myślałem. Ale powiem tak, ich klienci to są pasi brzuchy. A to tak się mówi na ludzi, którzy mają wielkie brzuchy i lubią jeść, więc no. Bebzony. Tak, bebzony w twoim języku, więc okej. I proszę, nie odcinaj sobie dostępu od śmietnika tym razem. Leczna siostra. I dobra, musimy znaleźć nam nazwę, bo bez nazwy to będzie kiepsko. Dobra, wymyśl coś ciekawego z ziołem lub, nie wiem, liściaste potrawy. Nie potrawy, może... Okej, to będzie bardzo dziwne i bardzo stare, nawiązujące do dziwnego czegoś, co ja z jednym znajomym wymyśliliśmy, ale tak. Mów. Zaraz zobaczysz po nazwie. I może to być głupie. Przepraszam bardzo, ale nie mam dużego pomysłu, jak jest najlepszy podczas rozgrywki, to zmienia, ale tak. Zielony sklepik zielonego... Nie mogę. Zielony sklepik zielonowidzów chciałem napisać, ale nie mogę, bo za mało słów. Ale tak. To jak to nazwać inaczej? Nie wiem. Salad yami. Jadalny trawnik, tak! Tak przyszło teraz na myśl szybko, dobra, to akceptuj siostrę, no i lecimy. Chyba, że chcesz przećwiczyć robienie sałatek. Dobra, nie chcesz, to nie musimy. Pamiętaj, że musisz pokroić sałatę. I tak, teraz najpierw robi to w ten sposób. Na talerzach trzyma już sałatę. O nie, nie dałaś szybkiej wydawki. Będzie źle. Ale tak, na talerzach trzymaj sałatę. Ewentualnie potem możesz dorzucić pomidora, jeśli ktoś chce. Też musisz go pokroić. Siostra! Miałam blatu. To się robi tak, patrz. I teraz bierzesz. Na talerzach mówię, trzymaj sałatę, bo pomidor możesz dołożyć teraz, dopiero na spokojnie do tej sałaty. Nie! Rób tego! Zmieniłaś pomidora w sos! Siostra, my przegramy przez ciebie na pierwszym dniu! No, pokazywało dwa pomidory, myślałam, że dwa to znaczy dwa. Dobra, jest za ciebie za pierwszą sałatkę i jedno zielsko samo, drugie zielsko z czerwonym dodatkiem. Czerwoną, fuj, ko. Dobra, to zanosimy. Bierz? No, nie pusty talerz, tylko zanosimy. No. Jest trochę ciężej przez to, że nie dałaś szybkiej dostawy, no, ale damy radę. No, poprawię to. Dwa razy czerwona fujka, jak to nazwałaś. Ale dobra, będziemy mieć swoje nazwy na potrawy, okej? Okej.
W sumie mam jeszcze inny pomysł teraz na ten, na nazwę restauracji. Zobacz, to jest takie bardzo powiedzenie, ale tak, dobre Zielsko nie jest złe. Nie zmieści się. Nie, niestety, ale tak, proszę, wyciągnij talerza ze mywalki, bo nie mogę brudnego talerza położyć. Muszę teraz wydać. Dobra, ale potem wyciągnij proszę ze zmywalki, tak celowo mówię, zmywalki. Zmywalki? Celowo tak mówię. Zmywałki. Dobra. No ze zlewa, i tak. Ja od razu umyję tego talerza. Od razu tak i... dobra. Dwa razy takie i... Dwa razy czerwone co? Nie musimy się jeszcze jakoś przejmować, bo tak... To już ostatnia grupa, którą powinniśmy dzisiaj dostać. I tak, no, sałatki. Chyba nic do dodania nie ma. Jak... To już w każdej... w przyrządzeniu. Wydaje mi się, że większość potraw jest bardzo prosta, tak... W sama bierz w sobie. Talerz! Bierz! Nie pusty! No co, nie mogę się pobawić w ciebie i przynosić puste talerze? Klientom? Dobra, i tu jest na pewno też taki punkt niebezpieczny dosyć. Będziemy się cisnąć. Ale dobra, udało się. Więcej zarobiliśmy na sałatkach niż na... Tak. Na stek... Jak? Czy ktoś mi to wytłumaczy, bo ja tego nie. A co my tu mamy? Rozdzielacz. Automatycznie wykonuje coś na tym, co przed nim postawisz, co? Dobra, dziwna nazwa, rozdzielacz, to będzie, to porcjuje rzeczy, okej. Nie będę tłumaczył dużo o porcjowaniu, bo na razie to nie jest istotne, niepotrzebne, ale tak, porcjowanie może być potrzebne bardzo w niektórych sytuacjach. Moja propozycja, blat. Tak. To ja kupuję blata. Proszę, masz blata. Wiesz co, siostra? Mam teorię też, że możliwe, że jeszcze za czasów, kiedy ja to obserwowałem tam wtedy, wiesz, gdzie, u kogo, to jeszcze muzyki nie było w tej grze. Więc może dlatego nie dodawali inną muzykę, bo tak, nie będziemy ukrywać, to jest drugi odcinek już i na pierwszym też wyrażałem tam takie zdziwienie. Muzyka tu jest naprawdę spokojna, ale też fajna i powiem się, czy nie ma ona copyrightów. Jeśli tak, to możliwe, że tych odcinków nigdy nie zobaczycie. Ale trudno się mówi. Dobra. No tak. Dobra? Dobra. Nie wsadziliśmy nic do tego do przechowywalni, ale dobra, nie było tam istotnych rzeczy i... Nie wiem, czemu lubię wysyliwać te promienie, ale dobrze. Niczym w pewnej grze o Kirbym. Co? Ja... Wybacz, o stronę, pewnie nie wiem, o czym mówisz, okej. Okej. Hej! To już ci więcej mówi? Nie wiem, co nawet za odgłosy wydawałaś, bo cię to przerywało. Mikrofon jest jak zwykle buntujący się. Wysyłanie ciągle tej samej naklejki w pewnej bijatyce sygnowanej ludziom Kirby'ego. Okej, dobra, nie, jak mówisz o jednej naklejce, to już myślałem o Bring It. Ale to jednak nie jest to. Ale to tylko w Mario Party. Tak, no, Mario Party jest Bring It i weź tego, tak, i musisz być gotowa, bo zaraz może być potrzebne coś innego. I tylko z dzień drugi jeszcze żadnych kryzysów, poza tym jedną sałatką nie było. A samo Zielsko. Masz Zielsko. Jakoś tak dziwnie spokojnie tu jest. Witam, Josh. Tak, my tutaj serwujemy zawsze, znaczy zbieramy zamówienie zawsze z brudnymi talerzami. To jest nasza polityka działania. Tak, tak. Pokazujemy, jak bardzo nie umiecie jeść w dobrych warunkach i dlaczego tak brudzicie. Dosłownie macie tu kawałek zielska i plaster pomidora, a wy tam tak brudzicie, jakby tam nie wiadomo, co było. No, wstyd, hańba. Teraz wiesz, jak ja się czuję, kiedy codziennie chomikowi zmieniam wodę, a ona jest cała w trocinach. No tak, dobra. Dawaj, trawnik. Mam teorię, proszę. Jak działa dywan. No, jak? Tam, gdzie on stoi, nie ma brudu. W takim razie całe miejsce do serwowania potraw musi być w dywanie. Dobra, i dzisiaj zarobiliśmy... No bo zarobiliśmy więcej! Nie, tym razem tak samo, jak to było ostatnio na stekach. Ale dobra. Szefka na plany, biurko ulepszania, zlew i blat. Blat. Ja nic nie potrzebuję. Ja w końcu bym proponował to zrobić. Dobra. I pierwsze, to wiesz, co mam lepszy pomysł? No. A, do mojego pokoiku sekretów. Dobra. To ja mój pokoik sekretów sobie tutaj urządzę. I tak, pierwsze co...
Musimy zmieniać zlewę, czy nie? Bo tak mi to zastanawia. Nope. No to jeśli uważasz, że nie potrzebujemy innego zlewa, to ja z tyłu chcę przemienić coś lepszego. W sensie ja sobie bardzo dobrze radzę z samym zielskiem. Ale nie, bardziej chodzi o zlew, wiesz, że jeśbyśmy mieli większy zlew, można tam gromadzić talerze. Dobra, to ja chcę zobaczyć, w co się stół przemieni, więc gotowa? Tak. Okej. Dzień numer 3. Dzień, który odmieni nasze losy, gdyż doda nam jakieś utrudnienia, których nie chcemy. I muszę ci przyznać, siostra, że radzisz sobie dużo lepiej z... jak to się nazywa? Nie rób sosu! Już się zrobił. Chciałem powiedzieć, że radzi sobie lepiej niż pewna osoba inna, która jest, jak sam określiłaś, twoim odpowiedniczką w pewnej grupie. Co okno? Kabel! Kabel! Zepsułaś. Dobra. To no skoro się sobie... światełko, widzę, że działasz, padzie. Okej, działa. Już działa. Nie oszukuj, o, działasz. Działa. Ale tak, muszę być... I mamy jakiś tam dziwny stół, ale dobra. Witamy w jadalnym trawniku. Dwa razy z czerwoną fujką, jak to ty nazwałaś. Trzy razy, okej. Okay. Nie robimy sosu. Pamiętaj, siostra, nie robimy sosu. A, nie widziałeś, dobra. Jak bardzo ostrożnie kroiłam? Tak, widziałem. Oj, niedobrze. Mamy już zaległości w wydawnictwie. Teraz będzie czerwona fujka. Okej. Już. No, szybko to wydam, bo to akurat nie problem dla mnie na razie. Ja całą kuchnię ogarniam, jaki jest na okay, tyle prosto. Znowu dwa razy z czerwoną fujką. Tak. Okay. I najgorsze jest to, że mamy klienta po zmroku, a to jest naprawdę niebezpieczne. Bo klienci po zmroku szybko się irytują. Dobra, muszę pojedynczego niż zaserwować, bo jeśli tego nie zrobimy, to zaraz przegramy. Nie, żeby tak czy siak to się zaraz stało. Niekoniecznie, może dam radę. Dobra. Musisz szybko to wymyć. Ja już jednego biorę. Jeszcze nie podaję, tylko już czekam tam na podanie po prostu. I uwaga. Wielka chwila, muszę szybko dobiec. Szybko zaserwować i czyżbyś nam się udało minimalnie? Okej, okay, no, co wszyscy tak nagle lubią pomidory? Fujka! No, ja nie mam nic do tego, tylko... Nie potwierdzisz. Nie, siostra, nie potwierdzę nic, ale bardziej chodzi, że... Nie lubisz pomidora, nie stawaj po ich stronie. Nie, bardziej mi chodzi o to, że właśnie to jest dziwne, że nikt nie chce prostego trawnika. To co, musimy zmienić nazwę na jadalny trawnik z ketchupem? Nie zmieści się chyba. Dobra, ja już... trawnik. Bez przesady. Jest więcej zieleni niż czerwoności, więc tak. Dobra, to będzie ostatni klienci, nie trzeba się przejmować talerzami w takim wypadku, bo automatycznie się umyją na początku następnego dnia. Więc jej, daliśmy radę. Fajne jest to, że ci, którzy nie widzą kolorów, dalej mogą bardzo fajnie się przy tej grze bawić, bo są trójkąty pod i kółka i w ogóle inne figury pod postaciami. Tak, ale dobra. Zobaczmy, co teraz mamy. Zmieniać zamówienia. Nie mamy nic, żadnych zamówień specjalnych. Więc nie jest aż tak źle, tylko gorzej, że pewnie jak dostaniemy jakąś potem zmuszenie nas do dodatkowych rzeczy. A nie, chwila, mogą zmieniać zamówienie z trawnika na trawnik z pomidorem. Z drugiej strony mogą mieć dodatek w postaci ziemniaków. Sałatki z ziemniakami, dziwne. Czyli ziemniaków to ciężka praca, bo myślę, że masz wystarczająco dużo czasu, ale wydaje mi się, że chyba ziemniaki będą bezpieczniejsze? Nie wiem, tutaj się nie wyrażę, ty decyduj. 15% mniej klientów będzie mieć ziemniakami, więc będzie mniej stressingu, że po prostu nie wystarczy... Ziemniaki, ja lubię ziemniaki. W takich grach. Nie lubisz, kłamie. W grach lubię ziemniaki. Macie przypominać, co ostatnio na sesji znaleźliście we workach? Całego ziemniaka do garka z wodą i ugotuj. Na koniec pokrój. Okej. Okay. To będzie wyzwanie, bo już widzę 4 kartony. Okej, okay. Garki, kuchenka i ziemniaki. Dwie kuchenki i ziemniaki? Okej. Okay. Sekcję ziemniaków bym postawił gdzieś tutaj, na spokojnie. I czy potrzebujemy dwóch kuchenek? Tak. Nie wiem, czy by to masz takie potrzebne dwie kuchenki, ale... No świetnie, okay. Sterta z garnkami, jeszcze to będzie trzeba myć. oby nie, bo wtedy się nie wyrobimy. Pan też do garka musi nalać wodę, razem z ziemniakiem, więc no. Zobaczmy, co my tu mamy. Świetnie.
Polerka do podłogi, talerze, stół jadalny też było, blat i zlew. Ja bym wzięła dodatkowe talerze, chyba że chcesz coś postawić. Proszę bardzo, co? Jak mam wyciągnąć schemat stąd? Okej. Okay. Stolik metalowy. Dodatki są opcjonalne. Okej. Okay. Cierpliwość przy jedzeniu, przecież oczekiwanie na jedzeniu i przy serwowaniu. Ale dodatki są opcjonalne, czyli nie zawsze będą chcieli pire na tym stole. A przy tych zawsze będą chcieli? Właśnie nie wiem, nie rozumiem tego. Nie wiem, ja po prostu nie wiem. Poczekaj, to... wiesz co, wprowadzę jedną zmianę, szybko. Zmienię sobie spokojnie, to decyduj, czy talerze, czy blaty, czy co innego. Talerze, potrzebujemy talerzy dużo. Dobrze, tylko teraz powiedz, co bardziej zrobisz z brudnymi talerzami? Rób co chcesz. Nie mamy miejsca na brudne talerze. Więc tak, ja bym powiedział pierwszy. Idziesz do pokoiku swojego, zanosisz i będziesz miał dodatkową zmywkę. Nie. Ja chcę to ulepszyć, żeby może mieć znowu ten zlew, który pozwala kilka talerzy umieścić w środku. Chcesz dodatkową porcję talerzy? To okej. Okay. Nie, poczekam. Dobra. Stołu dodatkowego nie stawiamy, czy stawiamy? Bo nie wiem, czy na trzy stoły damy radę. Nie wiem. Jak już to ten metalowy. No dobra. No, ewentualnie możemy jeden zwykły wymienić na metalowy. Bo na dwóch stołach chyba nam dobrze idzie na razie. Dobra. Drogie są, ale no teoretycznie może być lepiej. I tak. Musisz tylko pamiętać, że przy tym stole metalowym musimy szybko obsłużyć każdego, kto przyjdzie. O, jest śmietnik, dobra. Tak, gotowe. Możemy ruszać. Zobaczymy, co z tego wyniknie. I tak, nie zrobiłaś interakcji, siostra. Okej. Okay. Dobra, teraz ugotuj ziemniaka już. Dobra, sama sałatka, na szczęście, czy nie jest tak źle? Ja już ale to się długo gotuje. Dobra. Proszę. I jest chwila spokoju, to zobaczymy, jakiego zlewa dostaniemy. Pamiętaj tylko, żeby zdjąć z gazu, jak już się ugotuje, bo jeśli tego nie zrobisz, to mogą być problemy. Okazji, wydaje mi się, czy pies mu zaczyna marudzić? Marudzi dlatego, bo telefon dzwoni. Aha, okay. Ja mam go w garnku siekać, no wy chyba sobie żarty stroicie. No tak, przecież pire robisz z tego ziemniaka. Siostra! O! Zostaw, odłóż ziemniaki, proszę. Pokażę ci teraz coś. Patrz. Uuuu! I teraz tutaj tak robisz, jeśli chodzi o ten, o wszystkie tego kwestie. Dobra. A. Przegraliśmy. Tak, przegraliśmy. Mówiłem, że tam trzeba szybko. No niestety. To szybka przegrana dosyć, bo nie zdążymy. Widzisz, nie zdążymy. Chociaż może zdążymy. Dawaj. Po co tam pire dałeś na stół? Musiałem. Oni nie chcieli spire. On chciał, jeden chciał spire. Ale ja myślałam, że oboje chcieli spire. Siostra, zabieraj, bo musimy szybko brudne talerze, inaczej padniemy. Okej, dobra. Nie mamy gdzie talerze odłożyć. No, zablokowałeś mi. I teraz już nic nie zrobimy. Bo mi zablokowałeś talerze. Nie zablokowałem, siostra. Chwilę... Poczekaj. Dałeś talerz tu. Ja chciałam umyć ten talerz. Co? I go odłożyć tam. A zablokowałeś mi w ten sposób tylko blat. Co? Bo nie rozumiem. Nie rozumiem, co ci chodziło, ale okej, okay, przegraliśmy. Nie ma, dobra, nie ma z nami. Raz jeszcze. Nie zdobyliśmy poziomu, znowu mamy dywanik. Niestety. A jeszcze raz, nadal chcesz sałatki? Chyba tak. Pojętnie. Tylko tutaj nam poszło lepiej, więc... Ale sałatki są przyjemniejsze do robienia. Żydowskie badziewia, a to które wybierasz, siostra? Ja tak głównie na kuchni siedzę, więc mi nie przeszkadza dodatkowy pokój do przejścia. No, ale mi ale chyba ten wolę. Dobra. Bierzemy dywanika znowu? Czy tym razem odpuszczasz sobie? Ja nie wiem, jak to w ogóle działa.
Ale zostawmy na razie. Dobra, dobra, okej. I tak, ogólnie mówiąc, nie wiem co więcej dodać. Poza tym, że jesteśmy lamami, okej, okay, dobra, super. Nie wiem, jak robić. To jest niepotrzebne w sumie. Bo i tak mamy za mało czasu, żeby obsłużyć więcej klientów. Wiesz co, daję ci zmywak. Będziesz miał robotę. Aha, super, super po prostu. Dobra, żartuję. Mam pomysła. Co? Szalonego pomysła. Mów. Okej, okej, zaraz ci pokażę. Patrz. Jeden stolik, do którego możesz bezpośrednio serwować. Ale kozak. Dobra, ja już sobie szybko ustawię. A jeśli chcesz, żebym pracował na zmywaku, to mogę. Jakoś dam radę. Nie. Zostaw mi zmywak. Dobra, dobra, jak chcesz. Dam to bez różnicy wielkiej. Tylko na po prostu decyzja swoja. O! Jak ty coś zrobiła, siostra? A, tu są drzwi. Jeśli to zostawisz, to jeszcze tutaj można zrobić dodatkowe okienko. Zostawisz to blatem. Zamiast pomidorem. A, ciekawe. A, okej, dobra. Jakoś sobie musimy poradzić. Nie będę wychodzić z kuchni. No nie musisz wychodzić z kuchni, to prawda. Jedne co to przydałoby się właśnie wydawkę mieć. Jakąś fajną. A ewentualnie... Nie, ja coś połączę wtedy tak. Jako jeden czteroosobowy. Ale mi to nie przeszkadza. Ale nie, jeden czteroosobowy znaczy, że będzie tylko jedna grupa naraz może przychodzić, więc... Można zrobić tak. Okej, tylko wtedy to miejsce się marnuje. Ale ja dalej mogę wydać. A, w takim sensie. Jaki pomysł, tylko co ja wtedy będę robił? Mam być z tobą na kuchni? Ja to robię, jak dobra, chcesz. Dobra, zobaczymy. Nie, będziesz mi naczynia zmywać. Okej, dobra, dobra. Bierz sobie zmywak. Dobra, okej, okej. Siostra chce takiego challenge'a, to siostra dostanie takiego challenge'a. Jestem wolny, nie będę musiał serwować tym okropnym ludziom, którzy nawet się nie ubierają do naszej restauracji. Zapomnieliśmy o nazwie. Szkodzi. Przeżyjemy. Dobra. Szczęść Boże. Witam w naszej pięknej restauracji. Mi się wydaje, że wszystkie podłogi mamy jakby zalane. Kuchni. Powiedz siostra, to by też nie tak wiem, się wydaje, czy nie? O Jezu, zapomniałam. A to jak siostra Lami. A to jak siostra Lami. Kim to ona ma wydawać? Nie położysz, bo sałatę postawiłaś im na tym wszystkim. O, dzięki za achievementa przy okazji. Nie ma sprawy. A ja muszę lepszy układ zrobić. Sobie tego. Dobra, dobra. Oj, ze względu na kiepską pogodę ludzie się szybciej irytują. Super. Super po prostu. Ktoś mówi, że tak dalej to nie przeżyje ta nasza restauracja. Ej, będziesz musiała po prostu zamknąć ją. Też jesteś szybko. Szefem tej restauracji. Nieprawda, ja tu na zmywaku pracuję. Poza mnie tu nie ma, to jest Bob z księgowości. Nie, mnie tu nie ma. Dałbyś mi... Dobra, sama go sobie wezmę. Dobrze, mówisz teraz, o co chodzi? Talerz. Masz. Dobra, dobra. Fajnie, że mam, tylko po co mi talerz? Z księgowości. Co? Tak poza tym. Kim jest Bob z księgowości? No naszym księgowym firmowym. On patrzy, jakie podatki powinniśmy płacić i inne takie rzeczy. Przez niego nie możemy mieć wyższych cen na naszych produktach, bo uważa, że to jest niezgodne z jakimś prawem podatkowym czy coś. Nie wiem, ja się na tym nie znam. Tym razem zarobiliśmy mniej. A bardzo mało. I teraz stół jadalny. Nie. Biurko badawcze, no przydałoby się, ale nie trzeba od razu. Talerze. I... Sałaty dodatkowe? Na co to komu? Nie wiem. Jednak jeden stół musisz obsłużyć, bardzo mi przykro. Ej, co ten...
to ja to przestawiam do mnie i biurko badawcze nie możemy. To schowaj. Tylko możemy zamiast tego... Po co chować? No i tak się pojawi. Dobrze, możemy kupić blata teraz. Dodatkowego. Chcesz blata? Siostra? Chcesz? Chcesz? To ja już się całkiem uwiężę tutaj. Ale po co ty stawiasz takie sposoby dziwne? Żeby do wszystkiego było blisko, tak jakby, troszkę. No ale przez to, że tak to wszystko kompozujesz, a potem mamy tej sytuacji, w której się, no, blokujemy. Proszę. Masz całą kuchnię, nie musisz to wszystkiego tutaj? W jednym kącie stawiać. O, tak dobrze, tak ci pasuje? Okej, okay, w tym wypadku to ja będę musiał ich obsługiwać, ale tak, pasuje. Okej, okay, dobra. Gotowa? Gotowa. Dobra. Kroimy i zanim sielsko. Będziemy mieć więcej grup, to musimy się szykować po prostu na to, żeby... Powinnaś, że nie musisz iść z nim do talerza, możesz talerz na nie położyć. Dobra. Ale teraz tak. Mamy z pomidorem. Czemu trzymasz sałatę w ręku? Zamiast od razu ją z talerza... Mogłaś ją... A, dobra, zapomniałem, okej. Okay. Dobra. No. Przydałoby się więcej blatów jednak. Ja. Yeah. Więc jak będzie następna okazja, to ten, zdecydowanie blaty trzeba będzie kupić. I tak, dwa razy z pomidorem. Leżę. Sam. Okej. Okay. Gdzie kolejny klient? Jeden czy dwóch? Na szczęście jeden. Więc... Przydałoby się jakieś miejsca na większą ilość talerzy brudnych. Bo nie wyrabiam z myciem talerzy tak naprawdę. I tak, zielsko z pomidorem, okej. Okay. Wydam mu. Dobra, dobra, dobra. Ja w tym czasie się zajmę szybko tymi talerzami. Tak, kolejnego talerza od razu zabieram. Samo zielsko już wydaję. Tylko najpierw talerze odłożę oczywiście. Proszę. To jest mój klient chyba. Ta. Ostatni chyba. A nie, nie? Jeszcze idą jacyś. Potencjalnie. Okej, pojedyncze na szczęście. Dobra. Na każdą ewentualność jestem gotowa już. Dobra. Dzień dobry, tak, zielsko samo, okej. Okay. Zdecydowanie polecamy. Smakuje jak ale trawa. Ale bardzo fajny układ teraz sobie zrobiłam. Chodzę tylko tu. Ale tak, zdecydowanie polecamy. Zielsko same, smakuje idealnie jak trawa. Zapomniałeś zmienić nazwę. Zbrodnia przeciw ludzkości. Tak, haniebna niestety. Zbrodnia. Będziecie musieli teraz coś wymyślić. Jaką nazwę proponujesz? Niech to znowu zgniły. My? Ale jaki zgniły? W zasadzie mieliśmy jadalny trawnik. Więc będzie zgniły liść. Zgniły liść? Okej, okay, dobra. Na twoje rozkazy. Zgniły liść, proszę. Że odstraszy trochę klientów. Mamy blat, biurko badawcze oczywiście. Siostra. Nie pierdź na nagraniu. To było słychać? Tak. Przepraszam. I tak. Serwetki? Jak działają serwetki? Zabiegło powstawanie bałaganu, gdy znajduje się na stole. Ale to jest tylko 12 sztuk. A, dobra. To może inaczej. Proponowałbym blat. Też. Chcesz i ewentualnie blat, biurko badawcze, bo mi zostawia... Co powstanie z biurka badawczego? Jeśli przybyć biurka badawczego, lepsze niż biurko badawcze. To ty chcesz blat, czy ja wezmę blat? A, możesz ty, ewentualnie. Ewentualnie jeszcze druga rzecz, siostra. Mikser potrafi szatkować. Gdyby się udało miksera zdobyć, to byś mogło mieć coś, co będzie ci sałatę kraiło. Okej. Chyba, że wolisz zwykłego blata. Decyzja jest twoja. Jak mam wyjąć coś z tego? Siostra, proszę... Zepsułaś. Proszę. Wyjęłem. A teraz to musi wrócić na swoje miejsce. Nie tu. O. Nie chcę serwetek tam wkładać. Halo, gra. Ogarnij lamę. Czyli co? Mam sprowadzić blata, przerobić na jakiegoś miksera czy coś. Okej. Tak. Okej, okay. To biurko badawcze sobie biorę w takim wypadku.
I możemy tylko stoła kupić co najwyżej. Albo zlewa. Ale nie potrzebujemy zlewa chyba ani stoła. Nie, nie tak, raczej nie dobra. Potrzebujemy. Dobra, to ja gotowy. I zobaczymy, czy przeżyjemy więcej niż 4 dni w końcu. Kroimy zielsko. A krzesło ci skrzypi, rzecz jasna. No a jak? I to słychać bardzo głośno na nagraniu też. Dobra. Nie no, z zielskiem drugie bez. Dobra, okej, okay, tak. Pierwszy klient jak najbardziej porządny człowiek. Zamawia najprostsze, co mamy w menu. Tak, bez ubrania. Wszyscy bez ubrania, co jest dla mnie trochę dziwne. Ale my nie zwracamy uwagi na to, czy ktoś jest ubrany, okej, pojawiło się coś dziwnego, więc zaraz zobaczymy, co to będzie. Go obsłużyć. Okej, okay, zwykłe zielsko. I zwykłe zielsko. Dobra. Talerze sobie talerze nam się skończyły. Super. Po prostu. Ja sobie już ukradłam jeden. Dobra. Talerzyk. Okej, okay, Co pan chce? Proszę. Ja niestety muszę teraz trochę pozmywać, więc niestety, no nie jestem w stanie za dużo zrobić, bo tak, no jeśli nie pozmywamy, to nie będziemy mieć talerzy na inne rzeczy. Dobra, co chcesz? Z pomidorem, okej. Okay. Okay. Da się przełożyć? Nie. No i co ja mam teraz zrobić? Dziękuję. Definitywnie przyda się kolejny blat. Okej, okay, a ty co chcesz? Z pomidorem, znowu. Fuj. Ale może nie tyle co blat, co chyba znaleźliśmy... Nie jestem w stanie odczytać nadal, że rozdzielczość jest zdecydowanie niższa niż moja natywna, ale podejrzewam, że jest tu deska do krojenia. To jest taka moja teoria spiskowa. Dobra, noc jest, bo tak. Mam jeszcze klientów, którzy chcą zjeść, zapomniałem. Zapomniałem, że tutaj musimy ich obsłużyć. My pracujemy niczym w maku. Cały dzień i całą noc. Dokładnie. Cały dzień i całą noc. Okej, niczym hotdogownia na stacji paliw. Okej, okay. Tutaj nie byłbym tego taki pewien, ale niech ci będzie. Tak, muszą wydać hotdogi nawet o pierwszej w nocy, jakbyś sobie zamówił. Na stacji paliw. Okej, okay, dobra. Ale mamy to, sukces, udało się, jej! I w ogóle... Nie jesteśmy aż takimi lamami, jak myśleliśmy, jej! Trzeci dzień przeżyliśmy i teraz niestety zaczynają się kłopoty. Chleb jako przystawkę, albo luźna atmosfera, więcej bałagan, żeby dość... Oj, nie, więcej bałagan... Chyba będzie okej! Okay. Chyba tak, ale więcej bałaganów nigdy. Oni tak brudzą, że po prostu będzie bardzo ciężko, więc chleb. Przystawka! Chleb. Okej, okay, zdecydowanie. I zgnieć mąkę i upiecz chleb, żeby nabrać porcję. Mamy jeszcze ten chleb! No chyba was pogięło! Żeby go pokroić i połóż dwie kromki na deskę, co? Wszystko możesz zobaczyć przepis. Dobra. To będzie coś trudniejszego. Kuchenka? Definitywnie. Kuchenka, to jakieś... To jest chlebak? Co to jest? Nie wiem. Dwie kuchenki, jakieś dziwne coś i mąka. Okej. Okay. Okej, okay. Zlew się pojawił jeszcze do kupienia. Talerze. Zestaw świeczek. O! Tylko o, wieczorem. To się przyda. Ale to jest tylko na wieczór. Dobra, a tutaj co mamy przy okazji? Stanowisko pracy. Podwójna szybkość ugniatania i krojenia. Ugniatanie teraz nam się przyda. Krojenie też. Czyli bierzemy Więc ci. Więc bierz. Zdecydowanie, okej. Okay. Zamiast zwykłego, czy dostawiamy? No. Okej, okay, to ja sobie muszę znowu wszystko naprawić. I jako, że mamy tego dużo i może być różnie, proponowałbym kupić długie talerze. Tak. Ewentualnie, chwila, talerze można ulepszyć na coś. To ja może to zobaczę. Pewnie na stakujące się talerze. Jeśli tak, to fajnie, będziemy mieć więcej miejsca na talerze. I tak jeszcze mąka. Jestem już tu uwięziona. Bo przedstawiłeś to tak, nie wiadomo czemu. Jakbyś nie mogła tak tego mieć po prostu. No nie mogę. Czemu? Bo tak. Za czemu? Przed właśnie takie wąskie gardła, nie, tak nie zwane. Nie rozumiesz. Potem nie są problemy. Nie rozumiesz, ja chcę teraz zrobić tak. Nie, nie to. Kolejnego blata chcesz? Dobra, czemu nie? Nie, nie chcę. A to ja sobie kupię blata kolejnego, żeby mieć miejsce, gdzie położyć zapasowo jeden talerz.
brudny. Tu, o tu sobie postaw. No dokładnie, tam go postawię. Okej, okay, chyba jest znośnie. Zatem, jest czemu chcesz mieć przy oknie jajalnicę? Żeby widzieli, że jestem MasterChefem! Okej, okay, dobra, no, niech ci będzie. To postaw tylko Monkę, bo bez Monki sobie nie poradzimy. Ja już jestem gotowy do kolejnego dnia. To teraz chleb. Czemu gniatasz tutaj zamiast tam? Tam byłoby szybciej ugniatać. Ty zrobiłaś pizzę? Nie. Zostaw, to jest pizza! To jest ciasto. Na pizzę. Do śmieci mi z tym. Przecież musisz upiec chleb, surowego raczej nikt nie chce. Dwie kromki chleba. Czekaj, co? Czy ja tutaj... Okej, okay. Zapomnieliśmy o drugiej kuchence. Trzymaj. Okej. Okay. Klienci będą się patrzeć, jak chleb się smaży na kuchence. Pomyślą, że nienormalni jesteśmy. Do chleba będzie trzeba piekarnik. Chyba tak. I właśnie deska przy okazji. Muszę wyciągnąć deski, bo tu na desce chleb się podaje. Deskę! Z tego chlebaka deskę wyciągnij najpierw. Dziękuję. Teraz tutaj się wyrywa chleb, się dwie kromki na deskę bierze i się zanosi deskę. Ktoś chce chleba. Okej, okay, i w sumie chleb jest wielorazowy. Siostra, chleb! Nie na talerz! Na deskę! Hehe. Dobra. Sałatka. Z pomidorem, szybko, bo już mamy kolejkę. No widzisz, tacy dobrzy jesteśmy. Chleb zaraz spalisz. Nie spalę. Dobra, skoro uważasz, że nie, to nie. Dobra, myślę, że dwa zapasowe chlebki nam trzeba zabrać starczy. Po chlebie. Ale deski nie trzeba myć. Chyba trzeba. Sprawdzimy. Nie. Będą okay. Już na brudnej. A, już jest wieczór. My dopiero pierwszy chleb podaliśmy, a już jest wieczór. No nie! Nie! Koniec. Okej. Okay. Nie byliśmy gotowi na chleb. Bo ja myślałam, że to po prostu daje... Okej, okay, no mamy chlebek, który trzeba sobie wydać raz na jakiś czas. Mam. Dobra. Jesteśmy namacalne. Ja chcę dwie kromki chleba i to wszystko, co chcę zjeść. Ale on po to jeszcze normalną. Pizza! Siostra, wyprzedziłaś czas! Zrobiłaś ciasto na pizzę, zanim powinniśmy mieć pizzę! Are you proud of me? Tak. Jestem proud, bo zepsułaś chleb, który może by nas uratował, gdybyś nie zrobiła z niego pizzy. Ale dobra. O, i wieś. Ła. Ja chcę na nas wyrzucili, widzisz, siostra, jakaś jest zła, z miasta nas wyrzucili, teraz nie możemy już w mieście pracować, musimy na wsi być. Oraz booster gazu, okej, booster gazu. Bardzo fajny sprzęt, jeśli będziemy mieć też ryzykowną kuchenkę. Ale dobra, na razie tym się nie przejmujmy. I takie następne Papa, rzeczy... widzimy się za minutę! Cześć, za minutę. Na pewno, jak będziemy... Wieźmy kolejnego odcinka. A teraz pozwól mi testować, jak się robi pizzę. Jeszcze zanim zaczniemy kolejnego odcinka. Dobry pomysł. A teraz to tak, już tyle, więc trzymajcie się, no i hej.